Siemaneczko ludziska, witamy w kolejnym odcinku z Cave Factory 2. No i cóż, pamiętajcie, nie? Taki poprzedni, znaczy nie wiem, czy który to był odcinek, chyba przedostatni? Nie ostatni, tylko przedostatni od tego. No, tak. Tam robiłem właśnie taki wybuchowy mały rytuał, który właśnie nie zawsze mi wychodził. No i jak wam wiadomo, w tej książce jest takie jedno zadanie, w którym trzeba będzie iść do tak zwanej dimensji, która się nazywa Deep Darkness, czy chyba jak to tam było. Travel to Deep Dark, Deep Dark, o tak. No i my mamy w tym odcinku zamiar tam iść, tylko wiecie, do tego, aby iść, trzeba skraftować portal, który na pewno nie będzie łatwy, dlatego też mam chyba... Piotrek, popatrzę, jak ty chyba wybuchasz, okej? Okay? Czy ci tam się uda za pierwszym razem? Poczekaj, ja zobaczę. Czekaj, to było Deep? Deep? Oto coś, portal to the deep dark, takie coś. I patrzcie, on się kraftuje z tego głupiego ingota, takiego, nie wiem, niestabilnego ingota. Jaki quart, kupl, compressed cobblestone. Mamy go w ogóle? Ja go już kraftuję, ale z tym będzie problem, bo nam nie nadąża ten generator kobla. Ty, nie mamy tego. Nie mamy tego za bardzo dużo. Ja to już robię. A myślałem, że jesteśmy przygotowani. No, ten mi cały czas kasuje. A to czekaj, bo ja się bawię. To ja idę do góry, okej? No co? Ja już chciałem iść do góry. O. A my tak a propos, zrobiliśmy sobie, nie wiem, kilkudniową przerwę, od której w sumie nagrywaliśmy, bo naprawdę, jakbyśmy nagrywali, bądź nagrywaliśmy ostatnio, nie? Praktycznie codziennie. Tylko jak wiecie, te odcinki u nas się ukazują nieco dłużej. Ej, u mnie nie ma kobla w ogóle. Wszystko ukradłeś? Zabrałeś? Nie, no... Nie, a dobra, widzę. Ty, tu jest compressed cobblestone. 690, no bo ja kraftuję, nie? No. Widzę, to ja... Dobra, ty skraftuj to. Nie wiem, co ja za ten czas mam robić, a ja nie chcę być leniem, tylko chcę coś robić. Wiesz, co ja zrobię? Piotr? Możesz ich kobla kopać. Mhm, spoko. Wiesz co, ja bym zniszczył? Ja bym zniszczył te pomieszczenie, gdzie są te wszystkie busze. Byśmy to zrobili jakoś też, jakoś byśmy to, no, zmodyfikowali, żeby to było automatyczne. Tak jak tutaj, Piotrek zaczął robić taką fajną wieżyczkę z różnymi, nie wiem, seedami, czy tam różnymi rzeczami, które będą nam potrzebne. Cooper Crop? Mamy Cooper Crop? Z czego to się robiło, bo już nie pamiętam nawet. Może z tego. No, wiesz, bo jest potrzebne, żeby skraftować inne takie. No dobra. Tutaj będą potrzebne zboże, aby mieć te seedy zwykłe, bo będziemy też się zajmować czymś innym, ale to powiem już może w przyszłym odcinku. A tutaj jak się to wszystko robi, to nie będę wam tłumaczył, bo to jest wszystko na zasadzie farmy drzewa, którą mieliście okazję zobaczyć. Tutaj Piotrek tylko to zmodyfikował, no i powiem, jak chcecie jakichś poradników, piszcie w komentarzach. Piotrek wam na pewno jakiś poradnik zrobi na jego kanale. Link będzie pod tym wideo. O ile chcesz, to będzie. Nie wiem, o ile ty chcesz. Mi to wiesz, mi to lotto. Zrobisz im poradniki, jak nie wiem, się cokolwiek tutaj podłącza, bo tu w sumie to jest nieistotne w tym momencie, bo my chcemy iść do Deep Dark. Deep Dark. Jak ci idzie? Mam dopiero jeden ten cobblestone. A ja będę musiał sobie Toolforge chyba skraftować jeden, bo ja zabiorę go z sobą, bo mój kilo w ogóle będzie się kończył. A tak się pewnie dziwicie, ale skąd ja mam taki epicki kilo? Wiesz, bo tam Deep Dark. Nie wiem, no dobra, zobaczymy dobra. Co będzie. I nie wiadomo, czy on szybko mi się skończy, także... patrzcie, się pewnie pytacie, skąd mam taki kilo, nie? To był zwykły obsydianowy kilo i im więcej się go kopie, dostaniecie tak zwane skille, tak? I dostajecie także na nie efekty. Jak tutaj widzicie, u mnie jest auto repair. On się sam naprawia. Piotrek spami. Jak to się zwało? Tool? Coś tam tool. Nie, tool. Czekaj. Jakiś tool to był. Table tool? O, dobra, to coś. Muszę sobie to skraftować. No shit, brakuje mi czegoś. Och. Dobra. Table. Table. Nawet nie widziałem, że nie mamy tych craftingów. Craftują się, poczekaj. Muszę teraz tak włożyć. Takie to nieistotne, ale to z czego? Muszę je włożyć. Teraz tak. Tool.
Muszę to wziąć z sobą, bo będę chciał to naprawić. Ty, a to nawet jest tool forge z diamentu. Ej, lepszy on jest? Ogólnie to używasz bloki, jakich masz najwięcej. Ale ty chcesz go naprawiać? Tak, to zwykły ten... A ci mówię, że wystarczy w eku, w craftingu naprawiasz. Ale ten fajnie wygląda, wiesz? No dobra. Ej, no co jest? Coś mi tu brakuje, a ja ślepy jestem. O to coś. A tool station, a myślałem, że to jest zwykły crafting. Szajs. Książka mi się... Tinker's Web? Czemu mam dwie książki? Dałeś mi dwie książki? Ej, czekajcie, bo muszę... O, ja zapomniałem sobie Steama teraz na offline dać. Bo... Czemu mi się Tinkers pokazał? A bo ja tego może nie craftowałem. Aha, dobra, bo ja tego nie craftowałem. Nie, craftowałem, ale to wcześniej, już dawno. Tam. I lapis. Lapis, lapis, lapis. No, zapewne jak już ten odcinek wyjdzie, to już będziecie wszyscy w szkole. Bo już do wakacji od tego momentu macie zaledwie, no praktycznie ponad tydzień. Także... Wow, coś skraftowałeś? Kilof jest żelazny. Wow. A jak ci idzie kraftowanie kobla? Może go przyniosę, co? A skąd go chcesz? No z barela jakiegoś. No przecież on jest podłączony do barela. No ale on powoli idzie coś. A przecież dlatego jak... Dlatego upgrade jeszcze tutaj. Zobacz, jak ja będę stąd brał, to i tak... Tak będzie szybko pobierało, zobacz, ten barrel jest ciągle full. Teraz mi bierzesz z tego, co tutaj mam w tym. Co jest podłączony. Nie, jest barrel, ale... Dobra, mnie się z tym. Ale zobacz, jak to szybko napełniło. Dobra, masz tutaj 3000 kobla i nadal nie starczy. No. O, jak szybko. Wow. Dobra. Kraftujemy w końcu ten... Ej, może je spróbuję... Ale tych ingotów nie mogę trzymać w eku, prawda? Ale co chcesz spróbować? Nie, nie, zrobić ten deep dark. Pierw muszę skraftować te bloki potrzebne, żeby później ułożyć. Boże, to ile ich trzeba? Juhu, mam jednego. Dwa teraz mam. Takich potrzebujemy jeszcze kwadru... Trochę ile? Dużo. Dziewięć jeszcze sztuk. Dziewięć to może jest... ja w tym momencie zastopuję, co? Zastopuję i będziemy, jak będziemy to kraftować no. I będziemy może się śmiać, jak wybuchasz. Ze dwóch. Spoko. Yo, tutaj jesteśmy z powrotem, ale jeszcze nie mamy wszystkich itemów, bo Piotrek tutaj mi powiedział, że jest fajna rzecz, która będzie sama kraftowała nam ten cobblestone, tak? Ten głupi. Tak. To zobaczcie, co do tego będzie potrzebne, co on tutaj kraftuje, to ja sobie popatrzę. Super. Crafting unit. Crafting unit, okej. Okay. Żeby pod ten crafting unit, żeby skraftować 4 crafting storage. Mhm. Teraz go na przykład sobie tutaj podłączymy. On tak. Będzie nam przygotowywał pamięć do kraftowania. Tak fajnie wygląda. A, to wtedy będzie pomagało tak, że... Nieważne co skraftujemy, on zapisze nam na dysku, tak? I będzie potem łatwiej. No on będzie pobierać te itemy i wtedy z tych itemów będzie kraftować w takim craftingu. On jest potrzebny. No to spoko. Pokaż jak to działa. Jeszcze no jedna rzecz. Molecular Assembler, nie wiem, patrzysz tam? Czekaj, tak, patrzę no. Molecular Assembler, jakie nazwy. Mogę wziąć? Tak, tak, bierz. Dobra, to jedną sztukę i ja by jeszcze... A może mamy... No bo ale tu skraftuję jeszcze jeden. Już chwilę, tylko szukam tego. O, dobra, mam. I interfejs jeden. A to już znamy, nie? Mi interfejs wcześniej już robił. No tak. I teraz do tego... A jeszcze tutaj kładę na dole. Zrób to prowizorycznie, jak to jest. Wiesz, no to... aby było.
Bo ogólnie to mamy taki mały problem. Zobaczcie, my mamy podłączone dwa bądź trzy monitory i od tego głównego kabla można podłączyć chyba max 5, tak? Czy jak to było? 32 kable. 32 kable, a mówiłeś, że coś trzeba będzie tutaj, trzeba... 32 urządzenia. No właśnie, a ile mamy urządzeń podłączonych? Już tam na... tutaj będzie pisać. U mnie tego nie jest, u mnie tego nie ma. Czekaj. Ups, rozwaliłem kabel. Ja ścianę wziąłem. Masz ten kabel biały? No mam, czekaj, mam. Masz. To weź. Dobra, mogę się go położyć. Jak go postawisz, to... Czekaj, u mnie jest napisane... 0 na 32. Nadal. U mnie też na nasz. Na chwilę. Znaczy, o, to możemy... 12. Dobra, u mnie nadal jest 0, tak czy siak. No i od tego kabla możemy podłączyć, tak, 32 urządzenia. Ale w sumie ty nam powinno wystarczyć. No ale pomimo to można jeszcze zrobić, że będzie można więcej podłączyć tych urządzeń. I do tego będą potrzebne takie różnego rodzaju bloki. Nie wiem, chyba wam nie pokazywałem, bo Piotr tu skraftował jeden taki świecący blok. On tutaj się nazywa Mi Controller, no nie? Tak, i on na każdą stronę daje nowy sygnał, że można więcej urządzeń podłączać. To tam do góry mamy 32 podłączone. No. A na bok jeszcze można wziąć nowe kable i będzie naszego. Aha, to czyli się. Od tamtego można podłączyć znowu... Takie coś, urządzenie się podłącza do kabla, tak? Potem znowu te kable? I od tych kabli można dalsze urządzenie podłączać. Boże, jakie skomplikowane to wszystko tutaj. Ale chyba takich skomplikowanych rzeczy nie będziemy robić. Póki co powiem wam. Bo my będziemy się kierować ogólnie tą książką, aby przejść w końcu te skyfaktory, które tak naprawdę nie jest do końca... No już tak do końca nam tutaj dużo nie brakuje, ja ci powiem. No już tak... No, może dużo... połowę mamy? Na pewno. A no, ewentualnie jak przejdziemy te skyfaktory, to będziemy może robić jakieś inne konstrukcje, które może też się przydadzą, się nim zainteresujecie. Dobra, ty miałeś coś kraftować teraz, tak? Zrobiłeś to pamięć, tak? Zrobiłeś to pamięć. Tak, jeszcze. Poczekaj, tak, ja jeszcze robię. No, poczekaj, bo ty zrobiłeś tak. 4K crafting... Storage i tak. Mi Interface tu podłączyłeś i Molecule Assembler tutaj podłączyłeś. Musi to być obok. A idę zobaczyć, jak ty tutaj to zrobiłeś. Aha, te różowe kable podłączyłeś, dobra. I od tego głównego białego kabla, tak? Tak, też od głównego. Podłączyłeś, dobra. To później gdzieś indziej przeniesiemy, tylko na razie tutaj. No i teraz tak, co on tutaj skraftuje? Tylko, nie wiem, modyfikujesz coś tam jeszcze? Ja jeszcze muszę skraftować ME Pattern. Terminal. Aha. Dobra, już biorę. I go damy sobie na przykład tutaj. I do niego są potrzebne takie paterny. Jest taka weźna, okej. Okay. Co ty tam kombinujesz? No paterny skraptowałem tutaj obok. A, to te zwykłe dyski. Takie tak, blank. Tak. Dobra. Takie inne. To są puste dyski tak zwane. No i ci pokażę wam. Ustawiam w craftingu i możesz ci pokazać po ci. Aha, patrzcie, to? I nacisnemy na... na strzałkę muszę nacisnąć, sorry, patrz. Tak. Tak, i wtedy to nam zapisuje. I ten jeden dysk leci nam wtedy do tego. Chociaż nie ma tutaj. Czy się tu przekłada? Przekładać musisz go, weź go do eku i dać go do tego interfejsu malu. Ty, ale no patrz. Weź ten dysk. A, dobra. Dobra, stąd mam wrócić. I do tego interfejsa daj. Teraz tutaj, się przykłada. Ty, ale jak? Nie mogę. Do interfejsa tutaj na dole, nie do crafting storage. Okej. I tutaj gdzie jest patterns. I teraz jak wpiszesz w tym, w craftingu do tego, to będziesz miał już do craftowania. No dobra, no to teraz tak. To teraz będzie łatwiej. Takie craft. To teraz będzie łatwiej. Pisz sobie cobblestone i tam pisz takie craft. Czekaj, cobble. Gdzie pisze craft? Dobra, tutaj chyba, poczekaj. Preset cobblestone. Tutaj muszę pisać pewnie. Jak się pisze głupi cobble? Cobble. Czy oby, by. I tam będziesz mieć takie później craft. To no ale nie mam, nie wiem o co chodzi. Gdzie mam to pisać? Preset cobblestone. Ja jak zwykle nobie, nie? Gdzie ty to piszesz? Tu czy tam? Po lewej, po prawej? Do tego nie. Do crafting terminal. O Jezu.
No i nadal, piszę przez jedno by. Lepiej to no i gdzie masz craft? Tutaj nic nie ma craft. Double compressed cobblestone. He? I później jest tam do wyszukiwania compressed cobblestone. I tam no jest craft. No jest craft. No i kliknij sobie na to. Dobra. I wybierz na przykład ilość i begin. I start. Dobra. 100 wystarczy, nie? No i daj start. Na przykład begin i start. Dobra, jest. I teraz się craftuje i tutaj jest efekt. W tym Molecular Assembler. O jeny. A jak dla mnie jeszcze póki co to jest wszystko to skomplikowane, ale fajnie to wygląda, patrzcie. 3D teraz. Mamy drukarkę 3D skompresowanego kobla. Dobre to. Tak. Ale to może tutaj tak zastać w sumie. Nam większe niepotrzebne, nie? Czy będzie większe potrzebne? Zobaczymy to. Mam nadzieję, że jako tako to zrozumieliście, chociaż powiem wam szczerze, ja tak po części. No naprawdę. Ja na przykład grałbym tutaj sam do tej pory, to na pewno bym tego wszystkiego nie zrobił. Dobra, zatrzymam to, póki ten kobel się czyszczył. Ile nam brakuje tego kobla jeszcze? Aby to my to dokraftujemy te receptuki w ogóle już do końca, jak będziemy tworzyć ten portal. Dobra, poczekaj, zobaczymy czy już w ogóle damy radę. Ile z kobla jest? O, dopiero 2 sztuki! O, to trochę potrwa. To ja tutaj na razie ze 2.